Bardzo ciekawą propozycją inauguruje wystawienniczą ofertę na ten rok Muzeum Historii Kielc. Bohaterem przygotowywanej właśnie ekspozycji jest Piłsudski, ale nie Józef, a Bronisław, jego o rok starszy brat. Całkiem inna osobowość. Eksponaty kielecka placówka wypożyczyła od Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Wystawa nosi tytuł Bronisław Piłsudski, niezwykły brat marszałka i poprowadzi zwiedzającego przez kolejne etapy jego fascynującej biografii. Urodził się w 1866 roku na Litwie, studiował w Petersburgu, gdzie uwikłał się w konflikt z prawem. Planowany wówczas zamach na cara rosyjskiego Aleksandra III, za co najpierw skazano go na karę śmierci, a ostatecznie zesłano na Sachalin na 15 lat katorgi. Kiedy karę zmniejszono do 10 lat, zyskał status skazańca osiedleńca. Potomkowie Bronisława żyją do dziś w Japonii, bowiem pozostawił po sobie dwoje dzieci ze związku z Ainuską. Bronisław zajmował się wieloma rzeczami, z których bodaj najważniejszym jest to, że badał rdzenne ludy Sachalinu, jak również Hokkaido. Był ściśle związany z tymi ludami, uczył się ich języku, również starał się spisywać słowa, tworząc słowniki. Miał swoją bardzo dużą rolę w kwestii ainoskiej, ze względu na to, że Ainowie nie byli traktowani poważnie ani przez rząd w ówczesnym czasie japoński, ani przez rząd rosyjski. To też Bronisław w kilkudziesięciu punktach stworzył program, w jaki sposób można Ainów ustanowić obywatelami rosyjskimi. Z Sachalinu wyjechał do Japonii, skąd w 1906 roku powrócił do Europy. W Paryżu znów uwikłał się w sprawy polityczne. Zmarł najprawdopodobniej śmiercią samobójczą w 1918 roku, nie doczekawszy niepodległości Polski. Po Bronisławie pozostała, powiedziałbym, przede wszystkim spuścizna naukowa, ponieważ wielu naukowców, etnologów, historyków zajmuje się tą barwną postacią. I na jej temat naprawdę wiele, wiele monografii, artykułów naukowych powstaje do tej pory. Ekspozycję uzupełni wystawa członków Kieleckiego Klubu Kolekcjonerów Jerzego Osieckiego i Stanisława Wyżyckiego, którzy zaprezentują część swoich zbiorów poświęconych tym razem marszałkowi Piłsudskiemu, którym interesują się od lat. Pochodzę z patriotycznej rodziny. Dziadek ze strony matki był żołnierzem 4. Pułku Piechoty Legionów z Kielc i w 20. roku walczył z bolszewikami. Z kolei mój ojciec był zawodowym podoficerem 2. Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu. Kielce, region świętokrzyski w ogóle jest tak obfitował w wydarzeniach historycznych, to takie o skali ogólnokrajowej, bardzo ważnej, że właśnie ta pasja historyczna do dzisiejszego dnia towarzyszy mi. No i tak właśnie dochodzimy do Legionów, czyli do Piłsudskiego, prawda, bo to jest taka właściwie jak gdyby kwintesencja tego, co określamy mianem patriotyzmu, tożsamości regionalnej, prawda, i tożsamości narodowej. Na wystawie, która nosi nieco przekorny tytuł Józef Piłsudski, brat Bronisława, znajdziemy liczne pamiątki po marszałku, jak oryginalne zdjęcie z 1914 roku, fotografie uczestników pierwszego zjazdu strzelców pierwszej kompanii kadrowej, czy obraz przedstawiający wejście kadrówki do Kielc. Jest także wiele medali oraz szable. Są bardzo ciekawe wydawnictwa, w tym te autorstwa Stanisława Wyżyckiego i Jerzego Osieckiego oraz inne eksponaty. Jednym z nich jest dokument potwierdzający wręczenie w 1916 roku odznaki honorowej 1. Brygady Legionów Polskich za wierną służbę, ustanowionej rozkazem Józefa Piłsudskiego z sierpnia 1916 roku. To jest kielczanin, szewc z Kielc, który się nazywał Józef Łuszczyk, miał pseudonim Kusiński. I można o nim powiedzieć, że był to człowiek mały wzrostem, ale wielki duchem. Liczył sobie 152 cm wzrostu, bo tak to wynika z dokumentów wojskowych, które są także w moim posiadaniu. Kolejne oryginalne podpisy marszałka widnieją na certyfikatach przyznania krzyży legionowych dla majora Władysława Dziadosza, późniejszego wojewody kieleckiego oraz Włodzimierza Gierowskiego, w przyszłości wielkiego regionalisty. Na wystawie znajdziemy też wiele kart z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego. W swoim zbiorze posiadam około 450 kart. Wiem o istnieniu około 200, a jeszcze kilkadziesiąt widziałem raz w życiu, także pole do popisu zbierackiego jest jeszcze spore. Wystawy Bronisław Piłsudski, niezwykły brat marszałka oraz Józef Piłsudski, brat Bronisława, będzie można oglądać w Muzeum Historii Kielc od 1 lutego do 21 maja.